Witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo epetrol.pl. Na londyńskiej giełdzie za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić około 111 dolarów. To jest cały czas zaklęty krąg między 105 a 115 dolarów, w którym owa baryłka się porusza i trudno wyglądać jakiegoś istotnego wydarzenia gospodarczego czy politycznego, które mogłoby ją z tego impasu tak naprawdę wypchnąć. Nie pomógł ropie w żaden sposób ostatni fakt w Libii, mianowicie śmierć Kaddafiego i nadzieje na jakąkolwiek normalizację czy szybkie przywrócenie wydobycia. Nie pomagają w żaden sposób dane ze Stanów Zjednoczonych, które nie są tak optymistyczne, jak się spodziewano. Trudno również wyrokować, czy pomoże szczyt Unii, który, no jak wiemy, w dużej mierze jest obarczony wielkimi nadziejami, ale te nadzieje mogą okazać się płonne, bowiem w ostatnim czasie europejscy przywódcy lekcji pod tytułem kompromis nie odrabiają zbyt dokładnie. W Polsce natomiast widzimy bardzo interesujące zjawisko zbliżania się cen oleju napędowego do cen benzyny. Ceny te co jakiś czas tak naprawdę w hurcie zbliżają się, czy nawet krzyżują swoje linie na wykresach, natomiast w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia nawet z przekroczeniem, i to długotrwałym przekroczeniem przez olej napędowy cen benzyny. Już widzimy zbliżanie się mniej więcej do poziomu 5,40 zarówno cen benzyny, jak i oleju napędowego na stacjach i bardzo prawdopodobne, że w krótkim czasie w detalu zobaczymy to, co już widzimy w hurcie, czyli po prostu diesel droższy od benzyny, a co za tym idzie niestety także wszystkie towary na półkach w sklepach, które podrożeją z uwagi na to, że transportowane są po prostu samochodami tankującymi diesla. W najbliższym czasie konsekwentnie drożeć będzie, chociaż nie tak zdecydowanie jak benzyna i olej napędowy, również autogaz, jednak te ceny zbliżające się do 3 zł cały czas będą stanowić interesującą alternatywę dla paliw tradycyjnych, które również, jak już powiedzieliśmy, do końca roku raczej tanieć nie powinny.